Bardzo przyjemnie jest na Mazowszu nad Wisłą, tu w Warszawie. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopogląd. Teraz z wielką przyjemnością zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Oleńskim. No należy powiedzieć nowym dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Agnieszko. Chciałem bardzo serdecznie Panią powitać, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać i tak przed frontem wszystkim. Nowy? Wszystkich bardzo miło powspominać czas, kiedy bardzo dzielnie walczyła Pani w pierwszych szeregach rewolucji tunezyjskiej. Tak. Naprawdę trzeba było mieć dużą odwagę wtedy, żeby wyjechać do Tunezji i rozpocząć opowieść o przemianach w tym kraju. Taki miły początek, bo ja od razu właśnie Państwu powiem, Krzysztof Oleński był wcześniej, pracował jako dyplomata i między innymi właśnie w Tunisie poznaliśmy, gdy był Pan ambasadorem, był Pan też wiceministrem kultury w latach 2006-2007, a teraz właśnie zostaje Pan dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. No i może na początek pozwoliłabym sobie zapytać, bo to jest to, co wszystkich najbardziej ekscytuje, może tak za szybko i przechodzę do puenty, ale pozwolę sobie. Czego możemy się spodziewać, jakich zmian? Obawiam się, że wszystkich najbardziej ekscytują osobiste emocje, ale o tym nie będziemy rozmawiali. Emocje nigdy nie są potrzebne. To spór prawny już w tej chwili. Szczególnie kiedy dotyczą kwestii osobistych. Najważniejsza jest instytucja, żeby trwała, a jest to instytucja, która jest instytucją naprawdę bardzo istotną dla promocji Polski za granicą, pokazywania kultury polskiej, przybliżania w różnych środowiskach kultury polskiej za granicą, opowiadania o Polsce. Instytucja, która powstała 15 lat temu, którą wtedy byłem obecny przy jej powstaniu, potem byłem obecny przy wyrywaniu jej z takiego niebytu, właściwie, w którą wprowadził urzędnicy rządu Leszka Millera i Marka Belki. Naprawdę to dla Instytutu był wtedy straszny czas. Praktycznie rzecz biorąc, trzeba było dużo determinacji, dużo dobrej woli i dużo pracy, żeby ten Instytut przywrócić do stanu, który miał być pierwotnie, i żeby go usadowić na tory takiej działalności międzynarodowej. A wtedy dużo pracy włożył w to pan dyrektor Bogdan Słoński. No i dzisiaj jest to instytucja, która zachowała swoją misję. Spytała Pani To od zmiany, bo jakby wszędzie zmiany, więc i też jakby w tej dziedzinie kultury w różnych miejscach różni przedstawiciele rządu też jakby ogłaszają i obwieszczają, więc też myślę, że po Panu się wielu spodziewa i w jakim kierunku. Mam nadzieję, w dobrym kierunku. Tak przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany. Przede wszystkim to odbywa się na wielu płaszczyznach. Zawsze nowa osoba, która jest powołana do kierowania nową instytucją, wprowadza swoje pomysły, wprowadza swoje jakieś swoją wizję. Mamy do czynienia w przekazie Instytutu. Proszę Państwa, Adama Mickiewicza. Jeszcze czasy Belki. Belka się skompromitował, bo jego podsłuchali. To co tutaj... Kiedy Żyd spotyka Żyda i tak sobie wspominają. Rybka! Wszyscy jest! Bo stary Icek umiera i zwołuje rodzinę. No to stary Icek, gdy umiera i zwołuje rodzinę, mówi: wszyscy! Natan jest! Jest! Dawid jest! Jest! Tak kto do jasnej cholery jest w sklepie? Trochę więcej w